Szybko uzupełnię poprzedni film, bo nie przedstawiłem w nim wszystkich narzędzi polityki fiskalnej, które ma do dyspozycji rząd. Rozpatrywałem sytuację, w której rząd utrzymuje stałe podatki. Stałe podatki. Stałe podatki. I zwiększa wydatki. Wydatki idą w górę. Rząd może to zrobić w jeden sposób, zadłużając się bardziej. A rząd mający nadwyżkę budżetową musiałby oszczędzać mniej. Ale większość rządów zaciągnie więcej długów, rządy zadłużą się bardziej. Pomyślmy o tym w odniesieniu do składowych wydatkowych PKB. Wiemy, że PKB, produkt krajowy brutto, to suma konsumpcji co dotyczy głównie jednostek, konsumentów inwestycji które dotyczą firm i wydatków niektórych konsumentów na nowe domy. Mamy też wydatki rządowe, r jak rządowe, i eksport netto, co dopełnia obraz. Opisaliśmy już sytuację, w której te czynniki były stałe. Podatki się nie zmieniają, rząd nie zasila swoich wydatków, zwiększanie podatków tu bez zmian. Ale przy zwiększonym długu rosną wydatki. Ta część idzie w górę. Reszta jest mniej więcej stała, więc PKB rośnie. Innym narzędziem w rękach rządu, narzędziem, które rząd ma do dyspozycji, jest utrzymywanie wydatków na stałym poziomie czyli wydatki stałe stałe wydatki. Przy obniżaniu podatków podatki obniżamy. Zatem więcej pieniędzy pozostanie w rękach konsumentów czyli jednostek, rodzin i firm. Powtarzam, Zrobią to utrzymując stałe wydatki i obniżając przychody, co jest możliwe tylko na drodze dalszego zadłużania się. To jest wspólny punkt: muszą się bardziej zadłużyć. Zakładam, że nie mają oszczędności, żeby je przyjadać, żeby finansować coś takiego. Spójrzmy jeszcze raz. Mamy PKB a to konsumpcja plus inwestycje plus wydatki rządowe plus eksport netto. Eksport netto. W tej sytuacji wydatki rządowe są stałe, ale skoro obniżono podatki konsumentom i firmom, to mają więcej pieniędzy do wydawania. Wydadzą więc pewną dodatkową część. Te dwie krzywe pójdą w górę i wzrośnie PKB. Zależało mi na dodaniu tego mechanizmu, żeby podkreślić, że polityka fiskalna dotyczy nie tylko wydatków rządowych, ale obejmuje też podatki, ich podwyższanie lub Obniżanie.